Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy, drogich słuchaczy oraz drogie słuchaczki, już w 34. odcinku podcastu Słuchaj Gier, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca, jak zawsze, zachęcamy Was do słuchania naszego podcastu oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za Wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapek w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o dzwoneczku. Już teraz z Pawłem zachęcamy do przesłuchania ostatniego odcinka podcastu, w którym to zaprosiliśmy gości, by rozwiać wszelkie wątpliwości, dlaczego warto pokochać muzykę do serii Yakuza. Wśród naszych czytelników i osób słuchających podcastu Słuchaj Gier znajdziemy wielu pasjonatów kochających muzykę do gier wideo. W związku z tym, wspólnie z Pawłem, do naszego wirtualnego studia zaprosiliśmy osoby, które o muzyce do cyklów gier wideo z podznaku The Tomb Raider wiedzą wiele i dzisiaj z nami postanowili się tą wiedzą podzielić. Zatem z ogromną przyjemnością mam zaszczyt powitać Arturę Karawale. Cześć, Arturze! Cześć, bardzo mi miło. Dzięki za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej i po Pawle stronie. Oraz Sylwestra Kotrysa z Lara Croft Polan. Cześć, Sylwester. Cześć. Witajcie bardzo serdecznie. To również dziękuję za zaproszenie mnie do tego programu. Dziękujemy za przyjęcie. Panowie, witajcie w naszych skromnych progach. Zanim przejdziemy do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, czy moglibyście w kilku słowach opowiedzieć, co ostatnio słuchaliście? I pozwolę sobie zacząć od Artura. Arturze, co u ciebie leciało ostatnio na krążkach? Pewnie. U mnie ostatnio trzy albumy. Dość świeża sprawa. Pierwszym była premiera dość głośna filmu Edgara Wrighta Ostatniej nocy w Soho. To jest dość znany reżyser, który w sumie zyskał rozgłos po filmie Baby Driver. I u niego, jeżeli widzieliście jakiekolwiek jego produkcje, muzyka jest bardzo ważnym elementem, bo nie tylko oddzielnie dobiera taki soundtrack z muzyki licencjonowanej, ale też współpracuje z kompozytorem Stevenem Price'em nad scorem. No i tego kompozytora pewnie możecie kojarzyć za to, że dostał Oscara za Grawitację. I polecam wam ten album, bo jest taką mieszanką po prostu elektroniki i muzyki klasycznej. No i też bardzo fajne jest to, że wykorzystywane są piosenki z lat 60. Też drugie życie ten album dał piosence Downtown, którą wykonuje Anya Taylor-Joy, którą można kojarzyć z serialu Gambit Królowej. I myślę, że warto to sprawdzić. A z drugim albumem, to w sumie bardzo świeża sprawa, bo słuchałem go wczoraj i dzisiaj, to Francuski Kurier, który właśnie pojawił się w kinach Wesa Andersona. Bardzo długo czekałem na ten film i album. No i oczywiście jak to u Andersona, muzykę skomponował Francuz Alexandre Desplat. No i pełna jest oczywiście poczucia humoru, pianina, skrzypiec, ale też co jest nowego w tej muzyce, to wykorzystania utworów innych kompozytorów, w tym Ennio Morricone. Także jeżeli widzieliście jakieś filmy Andersona, to nie będziecie tutaj zawiedzeni, bo nie brakuje oczywiście takiego poczucia humoru w tej muzyce, jakie często słyszymy w jego filmach i spod pióra Desplata. A jeżeli chodzi o muzykę z gier, to nie jest to nowość, a raczej już starość, ale wróciłem do tego, bo przymierzam się gdzieś do zakupu winyla. To ostatnio osłuchuję ponownie muzykę z The Walking Dead, Telltale Games, autorstwa Jareda Emersona Johnsona.
Pojawił się bardzo, nie widziałem go wcześniej, ale pojawiło się bardzo fajne wydawnictwo składające się z muzyki z czterech sezonów gry tego studia. I chciałem po prostu sprawdzić, jaka tracklista się pojawiła, bo ta muzyka jest dostępna od dawna na Spotify'u chociażby, ale w wydawnictwie jest okrojona do konkretnych utworów i muszę przyznać, że jest to dość fajna selekcja i też polecam. No i oczywiście osłuchuję wszystkie rekomendacje, które dajecie, w tym twoją, Mariusz, która mi towarzyszy w tygodniu, to Hollow Knights Piano Collection. Ostatnio nie mogę się od tego uwolnić. Bardzo mi miło słyszeć po pierwsze, że nasz słuchasz i te rekomendacje faktycznie gdzieś tam trafiają, nie w eter i gdzieś się odbijają w kosmosie. Na szczęście są osoby, które nas słuchają, tak więc wielkie szapoba i ukłony, dzięki wielkie. Same wymienione przez ciebie produkcje, przyznam się szczerze, że ja sam na nie czekałem. Dzisiaj się składa, że idę właśnie do kina na nowego Wesa, tak więc czekam na to, że film będzie dla mnie takim naprawdę wizualną ucztą i też wizualną i audiowizualną. W każdym razie wielkie dzięki, Arturze, za propozycję dzisiaj. Jeżeli nas oglądacie na YouTubie bądź słuchacie, to na pewno w opisie odcinka będziecie mogli znaleźć Artura propozycję. Sylwestrze, a co u ciebie się kręciło w takim razie jako miłośnik i kolekcjoner płyt CD? No więc ja tutaj muszę z żalem przyznać, że ostatnimi czasy nie mam za dużo czasu na to, aby śledzić nowinki muzyczne. Niemniej jednak oczywiście jestem za pan brat z muzyką, ścieżką dźwiękową, głównie z gier. Jak pewnie, Mariuszu, wiesz o tym i osoby, które śledzą mnie na moim YouTubie, orientują się, że jestem zakochany w muzyce z gier. I może nie jestem zbyt oryginalny, ale no, dla mnie w sumie no, numerem jeden to jest jednak muzyka z Tomb Raidera. Też z racji tego, czym się tutaj zajmuję, gdzieś ta oprawa dźwiękowa inspiruje mnie. Naprawdę dosłownie ona mnie inspiruje do tego, żeby tworzyć, montować filmy, nawet i tworzyć jakieś tematy związane z rozmowami. Więc ona jest dla mnie zupełną, totalną inspiracją. Ale jeszcze nie będę wspominać z jakich konkretnych części Tomb Raidera. Natomiast prócz Tomb Raidera, bo nie tylko ten człowiek żyje, często towarzyszą mi, chociażby w samochodzie, ścieżki dźwiękowe z Deus Ex Human Revolution. Dla mnie to jest arcydzieło. Muzyka Michaela McCanna, bo to jest jedno z przepięknych albumów, jakie dotychczas mogłem słuchać, mogłem i kupić na płycie CD, więc serdecznie to polecam. I też często sięgam po muzykę Gustava Santaolalli, The Last of Us, jedynka. Bo dwójkę też mam, ale jedynka jest naprawdę gdzieś głęboko w moim sercu. I mogę wymieniać jeszcze więcej albumów, ale no chcę tutaj ograniczyć się w sumie chyba do takich, których najczęściej słucham i które mi mocno tutaj towarzyszą. I moje takie pierwsze po prostu skojarzenia. Mm-hmm. No to same klasyki, wiadomo. Dzięki wielkie. A Pawle? Deus Ex, Human Revolution najlepszą grą jest i basta, bądźmy szczerzy. Muzyka również, także ja tutaj piątkę przybijam. Mm-hmm. Świetny album. Jeśli chodzi o mnie, no cóż, miniony tydzień minął mi pod znakiem Tomb Raidera, o którym będziemy rozmawiać. Wszystko to jest tak naprawdę wasza wina. Zwłaszcza siadłem przy jednym albumie, ale o nim powiem, mam nadzieję, za chwilę, jak będziemy omawiać wszystkie tytuły, mam nadzieję. Ale drugim takim soundtrackiem z gier, który ostatnio przesłuchałem, to była muzyka z całej serii Breath of Fire.
czyli seria gier JRPG od Capcomu i dowód na to, że Capcom potrafi w JRPG, a to nie przez przypadek, bo jestem w trakcie lektury tego wielkiego, potężnego podręcznika o grach, o japońskich grach RPG. A przypomniałem sobie o tej serii, ponieważ Breath of Fire grałem jakieś milion lat temu w oryginał, a nie tak dawno przypomniałem sobie o niej na Switchu i przypomniałem sobie również o tej naprawdę świetnej, zabadającej w ucho soundtracku autorstwa m.in. Yasuaki Fuji, ale również Yokoshi Momury. Wszyscy autorzy byli podpisywani z jakiegoś powodu pseudonimem, więc trochę czasu zajęło, zanim ludzie się zorientowali, kto tę muzykę stworzył. Jeśli ktoś nie grał w ogóle Breath of Fire, myślę, że powinien spróbować. Naprawdę kawał fajnego JRPG i daje mi pewną inspirację do mojej własnej gry. A jeśli chodzi o takie nowości, to mam na krążku coś, co się nazywa A Link to the Brass od zespołu The Game Brass. To jest taki kwintet, mogę powiedzieć, osób z grających muzykę na instrumentach dętych. Ja pierwszy raz o nich usłyszałem przy okazji, kiedy grali taki wielki collab muzyki z Paper Mario Origami King i tam pojawiło się mnóstwo zachodnich kompozytorów. I również oni się tam pojawili. Natomiast jeśli chodzi o ten album, no cóż, powstał on nie przez przypadek, ponieważ w tym roku obchodzimy 30-lecie The Legend of Zelda A Link to the Past, który został wydany na Nintendo SNES. Świetna muzyka nastrajająca do przygody. Natomiast A Link to the Brass, bardzo fajna reedycja, to akurat muszę powiedzieć, i nie obraziłbym się, gdyby ktoś stworzył jakiś remake z muzyką ich autorstwa. Polecam przesłuchać, album jest na Bandcampie, za darmo można posłuchać ze 3-4 utwory, ale myślę, że cały album również fanom, również The Legend of Zelda przypadnie do gustu. To tyle ode mnie. Ale się nam zebrały tutaj ciekawostki ze świata muzyki. Dobrze, no to ja pozwolę sobie szybko podsumować moimi propozycjami. A pierwsza propozycja, no powiem szczerze, że trochę czekałem na tego japońskiego JRPG-a, mianowicie Shin Megami Tensei 5, Tsukasa Masuko, Keiichi Toshiba, Shoji Meguro, Ryoto Kazuka i Toshiki Konishi. No jeżeli ktoś kojarzy serię Persona i kojarzy Shin Megami Tensei, to obie jakby te produkcje, serie mają wiele wspólnego, chociaż Persona jednak bardziej jest znana z tego takiego drygu funky, z elementami troszeczkę muzyki, powiedzmy dyskotekowej, a także rockowej. Zaś Megami Tensei to jest muzyka z pogranicza mrocznych momentami ambientów, elektroniki wymieszanej z agresywnym brzmieniem gitar elektrycznych. No i tutaj muszę przyznać, że grupa kompozytorów nie zawiodła. Jestem w trakcie ogrywania i zarówno muzyka jak w grze i poza grą spełnia swoją rolę w 100%. Energetyzuje, dodaje jakby takiego wigoru brzmienia w trakcie gry, zaś już odsłuchiwaniu soundtracku nie grając już, no to naprawdę gdzieś tam w sam raz nadaje się do pracy, jeżeli home office macie, to idealnie pasuje w tyle, żeby sobie posłuchać, tak więc bardzo, bardzo polecam ten album. Nie wiem, czy to będzie moja nominacja do albumu roku w tym roku, bo jednak czuć takie, powiedzmy, naleciałości jakiegoś tam archaizmu z poprzednich odsłon, niemniej jednak jest to naprawdę godna uwagi ścieżka dźwiękowa. Jeżeli chodzi o moją drugą produkcję, to jest Call of Duty Vanguard Original Game Soundtrack Bira Macarego, kompozytora, który, można powiedzieć, tyka się praktycznie każdej dużej produkcji, wszędzie go jest, tak więc tutaj zaproszono go do współpracy, żeby skomponował muzykę do tego trybu fabularnego, do Call of Duty. No i muszę przyznać, jakby na pewno ta muzyka spełnia swoją rolę w grze, jest monumentalna, dynamiczna, niemniej jednak mam wrażenie, że już poza grą ona traci tą swoją werwę.
i widać, że ona była szczególnie pisana pod obraz i jest, no, mało jest w niej interaktywności, bym tak powiedział. To znaczy ona idealnie pasuje, dopasowuje się pod wszelkie działania, jakie w trakcie gry gracz jest poddawany, bo gra jest osadzona praktycznie pod koniec kampanii II wojny światowej, gdzie wcielamy się w rolę komandosów, którzy mają wytropić bodajże chyba ostatniego ubota, jeżeli dobrze pamiętam. No i ta muzyka jakby dobrze pasuje, ma, spełnia swoją rolę. Natomiast poza ścieżką jest troszeczkę aż momentami za bardzo przekombinowana. Mam takie wrażenie, jest agresywna, za dużo jest sekcji dętych i smyczkowych. No ale tak jak mówię, kto co lubi, sądzę, że na pewno fanom tej serii to się spodoba. Dobrze, moi drodzy, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o serii The Tomb Raider. No i fajnie by było najpierw może tak w kilku słowach opowiedzieć nasze początki związane z tą serią. I zacząłbym od Sylwka. Sylwku, jakbyś mógł w kilku słowach opowiedzieć, jak to się u ciebie zaczęło z tą miłością do Lary Croft? W kilku słowach to jest wyzwanie, bardzo trudne. Ale spróbuję. No myślę, że ja jestem osobą, która poznała Tomb Raidera w sumie od początków istnienia. To szczęściarz, to jest, należy czyli... do tych nielicznych szczęściarzy w takim razie. Grałem po raz pierwszy na PSX-ie. Zresztą to mówi taka dosyć ciekawa historia, że dzięki Tomb Raiderowi jeszcze wygrałem konsolę, na której zresztą później ogrywałem tego Tomb Raidera, bo wziąłem udział w konkursie. W filmie Jumanji trzeba było odpowiedzieć na pytanie, aby wymienić jakiś tytuł na PSX-a. No i tak zrobiłem, no i po kilku miesiącach otrzymałem pudło z konsolą, no i trzeba było wreszcie kupić jakąś grę, no i tą pierwszą grą oczywiście musiał być Tomb Raider. I tak zaczęła się ta moja wieloletnia miłość do Tomb Raidera i do Lary Croft, która trwa po dziś dzień, czyli to już 25 lat. No i myślę, że takim wielkim, naprawdę wielkim skrócie mogę w taki sposób powiedzieć te swoje pierwsze doświadczenia z tą serią. No to powiem ci, że nie jedno małżeństwo tak długo trwa, 25 lat. No, to ci się udało. A i sama historia ciekawa. Kto z nas wtedy nie chciał mieć PlayStation w domu? Arturze, a jak ta u ciebie się ta miłość zaczęła do pani archeolog? No ja swoją miłość do Tomb Raidera zawdzięczam trochę mojemu starszemu bratu, który pod koniec lat 90. miał tam wśród znajomych dojścia, by po prostu pozyskać te tytuły, bo akurat ogrywaliśmy na PC-cie w ten czas i wszystko zaczęło się od drugiej części, że ja pierwszy styk z tą serią miałem właśnie z drugą częścią gry. I dopiero po drugiej części gry wróciłem do nadrobienia jedynki, która przez to, jak dwójka już względem jedynki była rozbudowana, to nie do końca mi jedynka siadła. Ale nie wiem, czy kojarzycie też, bo przynajmniej te PC-owe wersje w tamtych latach było kilka takich wersji, gdzie były problemy z muzyką. I pamiętam dobrze początki grania w Tomb Raidera dwójkę, że graliśmy i nie było muzyki, tylko były same efekty dźwiękowe. Ale to powiem ci dlaczego. Jeżeli grałeś w oryginały, to duże prawdopodobieństwo, że miałeś wersję sold out. To była taka najtańsza, bardzo wybrakowana wersja dostępna na polskim rynku. I nie tylko na polskim, ale rzeczywiście tam nie było ścieżki dźwiękowej i też z tego, co się orientuję, nie było też i filmików przerywnikowych. Więc jeżeli to był oryginał, to musiałeś mieć tę wersję. No dokładnie, dlatego właśnie nie dość, że brakowało muzyki, a mimo wszystko ta miłość do tej gry się pojawiła, to odkrycie potem tej prawilnej wersji z oprawą muzyczną to już wciągnęło mnie tak, że śledziłem chronologicznie każdą kolejną część. Myślę, że w sumie tak to się zaczęło. Naprawdę ciekawe historie nam się tutaj tworzą. Pawle, ja wiem, że już myśmy chyba rozmawiali w odcinku o muzyce do gier przygodowych, ale może byś chciał przypomnieć słuchaczkom i widzom, którzy może tego odcinka nie słuchali. Nie pamiętam, czy mówiliśmy o tym, jak zaczynaliśmy przygodę z Tomb Raiderem. Wydaje mi się, że nie.
więc mogę od nowa po prostu powiedzieć. To jakoś zaczęło się w, mogę powiedzieć dokładnie nawet rok, to był chyba rok 98 i byłem z moimi rodzicami z wizytą z, u ich znajomych z pracy. No to wiadomo, jak dzieciak przyjechał, no to trzeba podrzucić go do innego pokoju z innym dzieciakiem. I tak poznałem jednego chłopaka, który miał akurat konsolę PlayStation, PSX-a, tak, żeby być bardziej dokładnym, i miał kilka gier, które mi pokazał. Jedno to oczywiście był Crash Bandicoot, na drugiej płycie miał jakieś demka pokazujące technologiczne możliwości PSX-a. Nie wiem, czy pamiętacie, było takie demko pokazujące tyranozaura, który biegnie i można było otwierać jego paszczę i tak dalej. Ja się trochę tego bałem, jak byłem dzieciakiem. Przyznaję szczerze. I wśród jego tytułów pokazał mi Tomb Raider 2. I on się strasznie podniecał, pokazując mi tę grę, jak Lara skacze, biega, strzela, w ogóle robi różne akrobacje. Opowiadał o tej grze, mówił, gdzie ona była, gdzie ona nie była. A ja no, siedziałem, słuchałem tego, ale przyznam szczerze, no, średnio mnie to interesowało. No miałem, bo ja wiem, 7-8 chyba już wtedy lat i no nie byłem zainteresowany. No przyznaję, że gdybym miał teraz jakiś wehikuł czasu, z wielką chęcią wróciłbym do tego momentu, dałbym sobie samemu splaskacza w twarz i powiedział, gówniarzu, doceń to, co właśnie ci ten człowiek pokazuje. Ale jeśli chodzi o dalsze moje przygody z Tomb Raiderem, to jakoś na przełomie albo na początku lat 2000 dostałem albo pożyczyłem, nie pamiętam, chyba Tomb Raidera 3 albo również 2, to akurat trudno mi powiedzieć. Zacząłem w to grać i trochę się nawet wciągnąłem, to akurat muszę przyznać. A pod koniec gry jakoś śledziłem dalsze losy pani Recholog, trafiłem na The Last Revelation. Tomb Raider Chronicles chyba w jakichś późniejszych latach udało mi się w niego zagrać. Na czas, no może na czas, nieco rok, dwa, to po premierze udało mi się zagrać w The Angel of Darkness, czego dzisiaj trochę żałuję. Później na pewno zagrałem w Legend, ale na przykład w Anniversary, Underworld czy Guardian of Light już mnie kompletnie minęły. A później już w nową, odświeżoną trylogię Tomb Raidera od Crystal Dynamics zagrałem i w sumie tak wyglądała ta moja przygoda z Tomb Raiderem. Trochę skakałem od tytułu do tytułu, ale koniec końców się wciągałem. Dobrze, no to jeżeli chodzi o mnie, to tak jak Sylwek, chyba mieliśmy okazję ograć tytuł przy premierze. Ja też miałem tą szansę, żeby zagrać na pierwszej iteracji konsoli Sony PlayStation. I w skrócie to wyglądało tak, że kiedyś na Polonii 1 leciał program, leciał mi z pamięci, może wy pamiętacie, jak się nazywał ten program, o komputerach i o konsolach. I tam, że pamiętam, że chyba pierwszy raz pokazali tą grę, gdzie muzyka w tle leciała Prodigy Firestarter. I to była taka chyba rewolucja wtedy, bo pokazano grę tak w pełni takiej trójwymiarze, że w ogóle jak to jest możliwe, że gra tak może wyglądać. I chyba w którymś z PlayStation Magazine była wersja demonstracyjna kupiona. To była jeszcze takie magazyny u nas były dostępne, gdzie można było kupić. To była taka wersja troszeczkę dla bidaków z Polski, bo wszyscy wiemy, ile wtedy gry oryginalne kosztowały. I kiedy udało mi się pozyskać tą wersję demonstracyjną z tym pierwszym poziomem gry, no to mnie to kompletnie, pamiętam, rozwaliło, bo ja jako fan i pasjonat gier przygodowych i filmów przygodowych pokroju Indiana Jones i tego typu pochodnych tytułów, no ja byłem oczarowany produkcją, ogólnie chyba i też takim, powiedzmy, minimalizmem, mimo tego, że no, nazwijmy to, że gra była w miarę bardzo bogata wizualnie na tamte czasy, to pod wieloma względami jednak była tak minimalistyczna. No, ale myślę, że o tym za chwilę będziemy rozmawiać. Jednak do dzisiaj pamiętam pierwsze spotkanie z ta randka z Larą Croft w jaskini.
w Peru, tak więc no, nie ukrywam, że to było dosyć wyjątkowe wydarzenie, nie tylko dla graczy, ale też dla całego świata growego. Jak wszyscy wiemy, no, muzyka do cyklów gier The Tomb Raider zmieniała się na przestrzeni lat i naprawdę kompletnie się zmieniała, bo jak też nasi słuchacze, słuchaczki i też widzowie wiedzą, że jedno pierwszych trzech odsłon muzykę skomponował Nathan McCree. Chyba też można śmiało powiedzieć przyjaciel z serwisu Game Music i strony grupy też Lara Croft Poland, bo wielokrotnie mieliśmy okazję nie tylko tutaj na łamach, ale też tutaj zaprzyjaźnionego serwisu Lara Croft Poland przeczytać wywiady z Nathanem, który wielokrotnie opowiadał o tym, jak wyglądały męczarnie, jeżeli chodzi o proces produkcji muzyki, całego sound designu, i też był w Polsce na Digital Dragons przed jeszcze pandemią, to był chyba 2019 rok, jeżeli dobrze pamiętam. I też zdradził kilka rzeczy, o których ja osobiście wtedy nie wiedziałem. Może nie będziemy tak w pełni poświęcać czasu tym trzem odsłonom, ale ja bym, panowie, bym chciał od was usłyszeć z waszej perspektywy, jak ta muzyka do tego cyklu gier The Tomb Raider się z waszej perspektywy zmieniała i czy ta zmiana była faktycznie dobra, bo tylko w takim jeszcze krótki wstęp, bo jak dobrze wiemy, pierwsze trzy odsłony The Tomb Raider były pod kątem dźwięków bardzo minimalistyczne, bardzo ich mało było. Po części Sławek albo Artur, bądź ja, bo Paweł powiemy, z czego to wynikało. Gdzie później z biegiem kolejnych odsłon, no wręcz ta muzyka urosła do takich rozmiarów już orkiestrowych, pełnych aranżacji, czy nawet eksperymentalnych dźwięków, ale o tym w trakcie naszej rozmowy już poznacie poprzez wypowiedzi naszych gości. Tak więc najpierw pozwoliłbym sobie od Sławka zacząć. Sławku, jak z twojej perspektywy ta muzyka zmieniała się do tego cyklu i jak ty oceniasz, czy ona w dobrą stronę poszła, a jeżeli w dobrą albo w złą, to co trzeba było ewentualnie zmienić twoim zdaniem? Jasne, tylko takie dwa sprostowania, nie Sławek, tylko Sylwek, a drugie... Boże, nic nie szkodzi. Uwaga, wstecz, wsiadam do auta, do DeLoreana i przenoszę się w przeszłość, żeby poprawić. Do Sylwestra wszystko wiadomo. Sylwester w ogóle za niedługo będziemy mieli, tak idealnie. Nie wiem, czemu mi się słucha, chyba takie zdrobnienie mi wyszło. Tak więc, no, czasami, tak, ja słyszę, tak, Sławek, Seweryn, więc nie ma najmniejszego problemu. No, to nic takiego się nie stało. Natomiast drugie sprostowanie, Lara Croft Poland to nie jest serwis, to jest tylko grupa fanowska, gdzie są, no, między innymi członkami, no właśnie, Nathan McCree czy Peter Connelly, i rzeczywiście miałem z obu panami przyjemność rozmawiać, aczkolwiek ja nie przeprowadziłem wywiadu z nimi. Jedyny wywiad, jaki zamieściłem, to z autorem ścieżki do Lara Croft and the Temple of Osiris, z Wilbertem Rogetem II. Aczkolwiek rzeczywiście mam kontakt z Nathanem McCree, który również patronował pierwszy konkurs w grupie Lara Croft Poland, gdzie można było wygrać jego album, ścieżkę dźwiękową, którą zasponsorował. Więc tyle z tego sprostowania. Natomiast co do samej muzyki, to jest naprawdę temat rzeka. On jest bardzo ciekawy i bardzo skomplikowany, i w sumie tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, aczkolwiek ja mogę powiedzieć tylko z własnego punktu widzenia, ponieważ z muzyką to zawsze się wiążą gusta i jednym coś się może podobać, drugim niekoniecznie. I tak też jest z muzyką do Tomb Raidera. Według mnie, no, ja miałem akurat tę przyjemność i możliwość śledzenia Tomb Raidera od początków i też obcowania z muzyką, gdzie rzeczywiście tutaj dało się zauważyć,
zobaczyć, jak ona ewoluowała, jak nabierała sznytu i te dźwięki, one wzbogacały tę grę o nowe warstwy, o nowe melodie. I tak z pierwszej części, która jest totalnym klasykiem, każdy, kto zna Tomb Raidera, to na pewno, i nie tylko Tomb Raidera, ale na pewno wie, że muzyka przewodnia do jedynki, ona jest, no, jest fundamentem, tak naprawdę fundamentem wszystkich pozostałych części Tomb Raidera, gdzie gdzieś tam się jednak ta melodia wkradała w każdą, do każdej innej części. I w dwójce, trójce tam nuta, ten motyw przewodni, on no, był w pewien sposób modyfikowany. Zmiana kompozytora powodowała, że gdzieś tam się odchodziło od tego, aczkolwiek jednak był ten dźwięk, ta melodia zawsze obecna. I moje zdanie jest takie, jak ty, Mariusz, powiedziałeś, to rzeczywiście w późniejszym czasie ta muzyka z wersji jakiejś elektronicznej przechodziła w orkiestrę, nadawała większej powagi, pewnej pompatyczności. No, Angel of Darkness jest tego wyśmienitym dowodem, że tutaj można powiedzieć też o pewnym szczycie muzycznym w serii Tomb Raider, ale nie tylko, ponieważ w moim przekonaniu no, największy szczyt w ścieżkach dźwiękowych Tomb Raidera, no to jest muzyka do legendy Anniversary Underworld, Trollsa Bruna Follmana. Dla mnie te trzy ścieżki są no, najpiękniejsze. Co do pozostałych części, chociażby do tej najnowszej trylogii, no tutaj jest już rzeczywiście ścieżka eksperymentalna, gdzie chociażby Jenson Graves, on poszukiwał poprzez tworzenie nowego instrumentu czegoś oryginalnego, czegoś, co jeszcze wcześniej nie było ani w Tomb Raiderach, ani nigdzie indziej. Następnie Bobby Tauri, który tworzył do Rise of Tomb Raider, też gdzieś szukał swojego kierunku. No i do Shadow of the Tomb Raider również są pewne kierunki związane z kulturą, która jest w samej grze do czynienia. I powiem wam otwarcie, że te trzy ostatnie wymienione przeze mnie gry no nie mają muzyki, którą bym tak na co dzień słuchał, którą bym polubił, chociaż są jakieś pojedyncze utwory, które wpadają w ucho. Niemniej jednak nie umniejszam wartości tej muzyki, ponieważ będąc też administratorem grupy Lara Croft Poland, wiem, że są ludzie, którzy bardzo sobie cenią też i te ścieżki dźwiękowe, konkretnie właśnie z tych gier. Więc Tomb Raider ma to do siebie, że rzeczywiście on pokazuje wachlarz i to dosyć obszerny wachlarz ścieżek, różnych melodii i to wyróżnia na tle pozostałych jakichś gier, no właśnie Tomb Raidera. Jest bardzo zróżnicowany i powiem, że jest w czym wybierać i warto poznawać każdą z tych ścieżek z osobna. Super, wielkie dzięki za też sprostowanie, Sylwestrze, i za informacje, swoje jakby tutaj przemyślenia. Arturze, a jak to u ciebie, jak ty w ogóle oceniasz tą muzykę, która się zmieniała na przestrzeni lat w cyklach gier Tomb Raider? Czy to szło jednak w dobrą stronę, czy jednak jesteś konserwatywnym zwolennikiem tylko wyłącznie tych trzech pierwszych odsłon i innych odsłon nie widzisz pod kątem muzyki? Pewnie. Powiem tak, że Nathan wykonał tytaniczną pracę przy trzech pierwszych częściach. Też rozmawialiście panowie w podcaście bodajże dotyczącym Uncharted z ciekawostkami pod kątem tego, jak ograniczone możliwości miał i jak w ogóle timingi napisania tej muzyki wyglądały, abstrahując już od samych możliwości sprzętowych, ale uważam, że Nathan stworzył właśnie taką muzyczną wizytówkę serii, która towarzyszyła nam praktycznie do tej trylogii pomiędzy
Angel of Darkness, a do Underworld praktycznie. No i myślę, że ta ewolucja do pewnego momentu była dobra, bo uwielbiam ścieżki Nathana McCree, ale też pojawienie się Petera Connellyego było też takim momentem, takim właśnie powiewem świeżości i jakby wzbogaceniem tych motywów, które wypracował Nathan. I właśnie to jest taka moja w sumie subiektywne odczucie, ale obaj panowie mieli spore ograniczenia, które jakby malały przy każdej kolejnej części, że dostawali coraz większą swobodę. I jak sobie to zestawimy z nową trylogią, gdzie i budżet był większy i możliwości były nieporównywalne do pierwszych części Tomb Raidera, to uważam, że właśnie tutaj to nie zostało tak wykorzystane, że jednak te pierwsze części Petera i Nathana miały po prostu swoją tożsamość i wyróżniały się, dlatego ta muzyka żyje po dziś dzień, więc jest to trochę ironia, że przy tych ograniczeniach te pierwsze części jednak się zapisały w pamięci zdecydowanie mocniej, a przynajmniej w moim odczuciu tak to wyglądało. No właśnie, też chciałem powiedzieć o tym troszeczkę za chwilę, o tych ograniczeniach, bo sądzę, że one miały bardzo duży wpływ, zresztą nie tylko gra pokroju The Tomb Raider, ale w tamtym okresie większość tych gier, które miały te ograniczenia, to miały ten taki bardzo pozytywny wpływ na autorów muzyki, przez to ta muzyka była bardziej kreatywna. Niby właśnie tutaj słusznie zauważyłeś to, że żyjemy obecnie w takich czasach, kiedy przy takim dużym budżecie możemy śmiało nagrać w Abbey Road Studio orkiestrę, no ale co z tego, jeżeli nie ma się za bardzo, może nie tyle co pomysłu, ale można przekombinować trochę w drugą stronę. Ja mam takie wrażenie, że Brian De Oliveira troszeczkę to zrobił. To znaczy fantastycznie, że on zebrał ogromną, mnogą ilość tych instrumentów pochodzących właśnie z Meksyku, z Peru, z tych takich powiedzmy miejsc, w których też jakby jest sama gra The Shadow of the Tomb Raider osadzona. Ale co z tego, jeżeli nazwijmy ta muzyka folkowa wysuwa się za bardzo troszeczkę na pierwsze tło i gdzieś odsuwa tą taką muzykę, nie chcę powiedzieć filmową, ale chodzi o to, że brakuje tej trochę takiego zacięcia, tego melodyjności, która była dobrze kojarzona graczom z tych poprzednich odsłon, jak tutaj wspomniany przez ciebie Arturze, czy Sylwestrze The Angel of Darkness albo Underworld. Tak więc sądzę, że faktycznie to był chyba taki punkt najlepszy, jeżeli chodzi o muzykę do tych odsłon, ale spokojnie, o tym za chwilę jeszcze będziemy na pewno rozmawiać. Pawle, a jak ty w ogóle te oceniasz na przestrzeni tych wszystkich lat? Czy faktycznie te przygody Lary Croft pod kątem muzycznym dobrze się, w dobrym kierunku się rozwijały, czy jednak dobrze by było, żeby Nathan McCree wrócił do tej serii i żeby dano mu szansę, żeby skomponował, a razem może nawet z Peterem Connelly, bo jak wiemy, chodzą pogróżki o tym, że prawdopodobnie pracują nad całkiem odrestaurowaną, odświeżoną wersją pierwszej odsłony The Tomb Raider. Pawle, jak to ty ze swojej strony oceniasz? Jakbym miał patrzeć na całą serię Tomb Raider jako całość, powiedziałbym, że ścieżka dźwiękowa do tej serii przeszła sinusoidalną drogę. Mieliśmy tą pierwszą trylogię z muzyką Nathana McCree, który miał, no to już zostało wielokrotnie powiedziane, mocne ograniczenia, żeby cokolwiek stworzyć. Przede wszystkim wynikało ona z czasu. Czyli ktoś nad nim stał, powiedział mu, że ma bodajże 2 tygodnie na to, żeby stworzył muzykę do Tomb Raidera. I między innymi dlatego nie mieliśmy żadnej muzyki, która grała w trakcie, gdy Lara przemierzała korytarze różnych grobowców. Tak? Tam zostały postawiony został nacisk na dźwięki otoczenia, natomiast muzyka pojawiała się jedynie w tych kluczowych elementach. Myślę, że to w pewien sposób był dobrym krokiem. Może trochę przypadkowym, ale jednak naprawdę zadziałało. Tak? Jeśli mówimy o pierwszej tej trylogii z muzyką Nathana McCree, no to
w sumie jeśli spojrzycie na forum fanów Tomb Raidera, no to praktycznie chyba każdy jest w stanie nie tylko wymienić utwór, ale również go w jakiś sposób zanucić i nawet przypomnieć sobie, skąd dany moment, skąd dana muzyka przychodzi. Tak? Słuchacz nie był przygnieciony muzyką, tylko dostał naprawdę konkretne efekty. I to, co zostało już wcześniej też powiedziane, jak ewoluowała ta muzyka, tak, że dochodziły kolejne warstwy, kolejne instrumenty z każdą kolejną częścią. Mniej więcej tu został pokazany przykład motywu głównego Tomb Raider, tak, że pojawiały się te nowe warstwy, nowe instrumenty itd., itd. Adekwatnym takim przykładem jest chociażby Uncharted. Tak? Też, jeśli przypomnicie sobie, jak brzmiał motyw w pierwszej części, a jak brzmiał w trzeciej, no jest różnica, niebo a ziemia. Później mieliśmy, dochodziły kolejne instrumenty, dalej się bawiono muzyką i gdzieś na tym szczycie pojawił się The Angel of Darkness, gdzie no, elektronika została zastąpiona orkiestrą na żywo i dało to piorunujący efekt. Mimo że The Angel of Darkness uważam za najgorszą odsłonę Tomb Raidera, za jakieś jedno wielkie nieporozumienie pod kątem technologicznym i nie tylko, tak, no w przypadku muzyki uważam to za chyba największe osiągnięcie całej serii, chociaż patrzę tutaj jeszcze na Tomb Raider Legend z muzyką Torole z Bruna Fonmana, który chciał w jakiś sposób wprowadzić elementy hollywoodzkie do soundtracku i tak słuchając na przykład motywu przewodniego mogę powiedzieć, że naprawdę mu się to udało. Jest tam potężne uderzenia, a także w pewnym momencie pojawia się również chór i zagrało to świetnie. I myślę, że to był taki szczyt serii Tomb Raider. I później pojawiła się nowa trylogia, rozpoczęta w 2013 roku z grą Crystal Dynamics i z muzyką z tej trylogii mam pewien problem. Nie zrozumcie mnie źle, ja te gry naprawdę lubię. Naprawdę je polubiłem, fajnie mi się w nie grało, jestem zachwycony. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, ja powiem to tak, ona była dla mnie strasznie generyczna. I widzę to po dziś dzień. Nie jestem w stanie ani wymienić, ani nawet zanucić, ani nawet przypomnieć sobie jakikolwiek utwór, który grałby w konkretnej scenie. To wszystko brzmiało mniej więcej tak samo, naprawdę. Może jestem w stanie zanucić motyw główny, który pojawił się w pierwszej części Tomb Raidera i gdzieś na początku i na samym końcu gry, ale z całą resztą mam naprawdę duży problem. Może gdybym odsłuchał tej muzyki sobie od tak dla siebie, dla relaksu, może bym w jakiś sposób docenił, ale w samej grze ja miałem przez pewien moment wrażenie, że tej muzyki w ogóle nie ma. A gdzieś pod koniec gry uważałem, że w sumie równie dobrze mogłoby jej tak naprawdę nie być. Także no, tak z mojej perspektywy wygląda ta podróż muzyczna po Tomb Raiderze. Było naprawdę ciężko na samym początku, ale sukcesywnie parło do przodu, pięło się w górę i później w którymś momencie spadła ta jakość, spadło to moje uwielbienie dla muzyki do serii. Mm-hmm. Ja zanim się podzielę jakby swoją opinią z wami, to mam jeszcze takie kontrowersyjne, może to będzie pytanie do was, panowie, bo ja mam takie wrażenie, że te pierwsze trzy osłony ze względu na te ograniczenia, to wszyscy dobrze o tym wiemy, że tej muzyki jest tam raptem 15-20 minut, z tego względu, że no, po pierwsze Nathan McCree miał bardzo mało czasu, bardzo, bo około tygodnia, dwóch tygodni na skomponowanie muzyki i też te utwory są bardzo krótkie, no ale właśnie przez to, że przez te ograniczenia i przez to, że tej muzyki jest tak mało, to ona... Grając w tą grę, to nawet czasami gracz wyczekuje tej muzyki. Ona jakby spełnia swoją rolę, kiedy jest potrzebna, bo tam jednak
tego typu jednak grach wtedy wiemy wszyscy chyba, że nie chodziło o to, żeby nas zewsząd atakować taką filmową muzyką, która miała wypełniać tą ciszę, no bo to głównie jakby gra się skupia na rozwiązywaniu zagadek, tych elementów platformowych. Dopiero ta nowa trylogia jakby dodała tego elementu przygody, który no powiedzmy też sobie szczerze, że nowa odsłona Lara Croft inspirowała się po części serią Uncharted, która no zdobywała wtedy szczyty list. Jednak mimo wszystko, jak ja pamiętam, patrzę na tą starą trylogię i patrzę na tą nową trylogię, no to jest jakby wręcz bardzo duża różnica między tego trylogią i chyba przez to, że już pomijając fakt, że koniec lat 90. wtedy był jeden z lepszych okresów dla elektronicznej rozrywki, bo wówczas powstało mnóstwo nowych tytułów, po który dzień dzisiaj są kontynuowane te gry pod kątem wielu odsłon, to jednak ta muzyka miała więcej troszeczkę miejsca, o dziwo, że było jej mało, miało więcej miejsca na rozbrzmienie w trakcie, żeby rozbrzmiała w grze. Ale kiedy na przykład w tej nowej trylogii są już te możliwości, więcej się dzieje, jest bardziej dynamiczna ta gra, to tej muzyki chyba się ma momentami wrażenie, że jest aż nadto, że jest jej za dużo. I może to jest też trochę ten problem, że gracze nie są w stanie jakichś tytułów, utworów czy melodii spamiętać, bo jeżeli jest jej wszędzie, jest jej dużo, to przez to jakby traci troszeczkę na tej swojej unikatowości. Czy zgodzilibyście się panowie z tym stwierdzeniem, Sylwestrze? Wiesz co, ja mam tutaj mieszane uczucia co do tego, co tutaj słyszę, ale mówię, to są po prostu opinie. Po pierwsze tak, ja myślę, że z pierwszym Tomb Raiderem też jest to, że pamiętajcie, że to jest pierwsza gra w sumie też takiego nowego studia, które gdzieś tam wchodziło i nawet nie sądziło, że aż tak Lara Croft zdobędzie serca milionów fanów, milionów ludzi na całym świecie, no i też wejdzie do takiego mainstreamu, do popkultury i że po prostu będzie ikoną swoich czasów. Ale co do muzyki, to słuchajcie, tutaj jest po prostu technologiczna jakość, rozwój tej technologicznej jakości tutaj jest świetnie pokazana i rzeczywiście tutaj, Paweł, masz rację, że Nathan miał mniejszy zasób, były inne oczekiwania względem jego twórczości, tych kompozycji, ale pomimo tych pewnych ograniczeń udowodnił, że ograniczenia nie są tutaj niczym istotnym. Te ograniczenia stały się też wręcz kultowe i naprawdę nawet muzyka z jedynki dzisiaj, w 2021, ona naprawdę jest w tym momencie też i jakościowo bardzo dobra. Tutaj w ogóle nie przeszkadza w tym momencie włączyć soundtrack z pierwszej części, nawet uwaga, wkładając samą płytę z grą z PSX-a do odtwarzacza i w tym momencie też już mamy ścieżkę dźwiękową i z jedynki, i z dwójki. I ona się absolutnie broni. Ona broni się tą swoją prostotą, tymi pewnymi, jak tutaj cały czas pada ta nazwa, ograniczenia. Ale w tych ograniczeniach jest właśnie to piękno i to, co wyróżnia muzykę z jedynki, z dwójki i tak dalej. Więc z czasem jednak, jak wszystko, jak i grafika idzie do przodu, tak i muzyka też poszła wielce do przodu. Co do tych najnowszych trylogii, ja tutaj mam taki pewien też, no nie wiem, pewną taką refleksją się może podzielę, ponieważ tendencja też jest taka, że od muzyki z gier oczekuje się nie tego, że ona idzie do przodu, że ona ma być na pierwszym planie, to nie ona ma mieć te pierwsze skrzypce, a sama gra, postać i my to, co widzimy. Na przykład u Folmana w Legendzie tutaj ewidentnie widzimy, że sama muzyka, ona oczywiście nie przygasza ikony, jaką jest Lara, ale ona niesamowicie też się sama broni. Ona jest też i legendą, wręcz bym teraz powiedział. Ona też zdobyła, czy Folman zdobył nagrodę BAFTA dzięki tej muzyce, więc tutaj już my widzimy, że muzyka, ona też jest jako oddzielny twór. Natomiast
w Tomb Raiderze z 2013, Rise i Shadow, ona ma być tym tłem. I może dlatego my jej nie jesteśmy w stanie aż tak zapamiętać. No ten motyw przewodni z 2013 i z Shadow, Goodbye of Waititi. No tutaj to po prostu by mi nie wybaczyli fani z Lara Croft Polen, żebym tego nie wymienił. Rzeczywiście ten utwór też jest mocno wyróżniający się i jeżeli posłuchalibyście w wolnym czasie tego utworu, to też obiecuję wam, zostaje ta piosenka czy ten utwór w głowie. Gwarantuję wam to. Goodbye of Waititi. Zachęcam, żebyście sobie przesłuchali w wolnej chwili. Więc dla mnie to jest taka bardzo ważna ewolucja w tej muzyce. Ale też ostatnie takie zdanie, bo o tym myślę, że też warto powiedzieć. Zarówno jak i Nathan McCree, tak i Peter Connelly, oni stworzyli też odświeżoną wersję tych swoich klasyków. Nathan stworzył Tomb Raider Suite, gdzie zremasterował, po prostu dodał takiej współczesnej warstwy dźwiękowej, gdzie tam już jest orkiestra i tutaj stworzył moim zdaniem też arcydzieło, które idealnie pasuje do nowej części Tomb Raidera. Rozwinął nawet pomysły, tak? Tak. Te utwory były krótkie i on na przykład w pewnym momencie, pamiętam, chyba powiedział coś takiego, że kiedy już zaczął pracę nad nagraniem tej muzyki, to okazało mu się, że brakuje mu chyba około pół godziny, żeby nagrać, bo sama muzyka oryginalnie trwała tam około 20, niespełna 30 minut, no i potrzebował, żeby rozwinąć te tematy. Tam dzięki tam pomocy orkiestratorów dał jakby tnął drugie życie tym kompozycjom. Jakby to, co nie mógł zrobić blisko ponad 20 lat temu, mógł właśnie dzięki tej akcji to uzupełnić. Więc warto o tym wiedzieć, że prócz tego, że mamy klasyczne Tomb Raidery, klasyczne ścieżki dźwiękowe, to jednak też istnieją alternatywne, czyli te współczesne zaproponowane przez Nathana i tak samo przez Petera Connelly'ego, który też całkiem niedawno wypuścił przepiękne wydanie kolekcjonerskie, gdzie są na płytach i oryginalne wersje i te nowe aranżacje tych oryginalnych wersji. I to się nazywa Tomb Raider The Dark Angel Symphony. Więc serdecznie polecam przesłuchać jedno, jak i drugie i uważam osobiście, że w jednym klasycznym może się zakochać i tak samo w tym współczesnym. A Arturze, no ale na przykład ty jakie ty masz przemyślenia odnośnie tego, to co ja powiedziałem wcześniej, tutaj jeszcze Sylwester zdążył dopowiedzieć, jakie ty masz przemyślenia odnośnie tego, jak ta muzyka wcześniej przez to, że jakby nie była takim tłem, tylko towarzyszyła nawet graczom w tych pierwszych trzech odsłonach The Tomb Raider i przez to, że z tej nowej trylogii, mam na myśli tej ostatnim czem odsłoną, że ta dynamika tej gry pozwalała na to, że więcej tej muzyki było, no ale zarazem więcej nie znaczy zawsze lepiej. I sądzisz, że to był może dobry kierunek i przez to może gracze niespecjalnie wspominają tej muzyki, oprócz kilku może tam utworów? Ja się tutaj zgadzam z Pawem, mam podobne odczucia w kontekście tego, że była ta muzyka w nowej trylogii bardzo generyczna i ciężko było sobie po prostu do niej wracać i zakodować jakieś melodie, zarejestrować. I trochę Sylwek tu wyprzedził moją odpowiedź na twoje pytanie, Mariusz, bo jakby te oba wydawnictwa, które wspomniał, one były pierwotnie napisane na wykonanie sceniczne, bo najpierw były koncerty tej muzyki i dopiero później pojawiły się płyty. I myślę, że właśnie te wydawnictwa pokazują piękno tej pierwszej i drugiej trylogii, mówię o częściach 1-6, że w tej muzyce był przede wszystkim pomysł i podobała nam się ona w tej wersji, jaką słyszeliśmy w grze. I widzimy w ogóle pełnię jej piękna i możliwości już w takim całkowitym orkiestracji do wykonania scenicznego. No i jak sobie możemy to zestawić, no to mamy tę muzykę z tych pierwszych sześciu części w koncertowej wersji. I jak sobie to porównamy z
mimo wszystko nową trylogią, która miała jakby podobne możliwości, no to jest, to wypada blado po prostu. Myślę, że po prostu te pierwsze części, mimo tych ograniczeń, kompozytorzy mieli pomysł po prostu na tę muzykę i ona była bardzo dobrze skrojona, a jednak w tej nowej trylogii, tak jak mówicie, jest ona tłem i trochę miejscami ona podchodzi pod taką muzykę akcji, jak na przykład też często słyszymy wśród kompozytorów spod tego studia Hansa Zimmera, gdzie mamy po prostu dużo bębnów i takiej, w cudzysłowie oczywiście, łupaniny, która ma podbijać emocje, ale nie ma tam jakiejś głębszej myśli, tylko jest, bo być musi po prostu. Paweł, a ty byś chciał coś jeszcze do tego tematu dopowiedzieć? Wiesz co, naczelna zasada less is better. Zdecydowanie lepiej wolę dostać album, na którym znajdę, nie wiem, 20-25 minut muzyki, ale dobrej muzyki, taka, która wpasuje się w sam obraz i który jestem w stanie zapamiętać w konkretnych momentach, niż dostać łupankę 4-godzinną, z czego zapamiętam może, nie wiem, 1/5. Wielokrotnie mówiliśmy i na stronie, i w podcastach o tym, jak na przykład kompozytorzy muzyki do gier 8-bitowych, jakie oni mieli ograniczenia, a mimo wszystko no, potrafili wyśrubować naprawdę zapadające w pamięć soundtracki. I myślę, że Tomb Raider jest tego właśnie idealnym przykładem, zwłaszcza ta pierwsza trylogia, że da się coś takiego zrobić. A więc ja naprawdę wolałbym usłyszeć taką grę, w której, nie wiem, usłyszę te, nie wiem, 12 tracków i wszystkie jestem w stanie wymienić, zapamiętać, wracać do niej wspomnieniami, niż dostać to, co dostałem w przypadku tej ostatniej trylogii, czyli mnóstwo dźwięków, mnóstwo muzyki, której ani nie zapamiętam, ani odtworzę i w sumie wyleć mi z jednego ucha do drugiego. Dobrze, no to przechodząc jakby jeszcze do takiego kolejnego punktu dzisiaj naszej rozmowy, jakie są nasze oczekiwania wobec kolejnych odsłon produkcji The Tomb Raider pod kątem muzycznym? Arturze, jakbyś teraz miał wziąć to wszystko w całość, o czym dzisiaj też rozmawialiśmy, jakby pojawiła się za 2 lata, powiedzmy, kolejna część przygód Lary Croft, to jaką Twoim zdaniem gracze powinni usłyszeć muzykę, bądź kompozytor, który będzie odpowiedzialny za napisanie utworów, to jaką muzykę sobie byś życzył wówczas? No powiem tak, że wszystko zależy od samej specyfiki gry. Gdzieś wydaje mi się, że osobiście cieszyłbym się, gdyby twórcy odeszli trochę od takich jednak porównań do serii Uncharted i tego, co zaprezentowała nowa trylogia, a może powrót do pierwszych odsłon, ale w dzisiejszych możliwościach, czyli bardziej otwarty świat z ogromnymi lokacjami do eksploracji, czyli do korzeni Lary Croft i tego, że jest jednak panią archeolog. No i gdzieś jestem otwarty oczywiście na wykorzystywanie orkiestry i tutaj chciałem nawiązać do jednego soundtracku i też jestem ciekaw waszej opinii, ale on mnie zaskoczył, a mowa o Lara Croft Temple of Osiris, gdzie muzykę skomponował właśnie Wilbert Roger, o którym Sylwek wspominał. I ta muzyka również miała bardzo duże możliwości i też wykorzystanie nie tylko sampli, ale właśnie żywych instrumentów. I gdzieś była blisko, też można w tej muzyce znaleźć takie porównania do muzyki Goldsmitha z serii Mumia. I gdzieś bym sobie życzył właśnie czegoś takiego, że wcześniej, szczerze przyznam, nie znałem tego kompozytora, jego twórczości i ta muzyka mnie mega zaskoczyła, że mimo tego, że gdzieś tam cytował, oczywiście temat Nathana, on się przewijał tam na albumie, to jednak był spory powiew świeżości też, mimo wszystko jednak w grze, która nie była główną częścią cyklu Tomb Raider, bo jednak te tytuły to są pod szyldem Lary Croft ustawione. Natomiast no,
nie wiem, czy się zgodzicie, ale no marzy mi się po prostu to, żeby wrócić do eksploracji, do otwartego świata, do tego, co uwielbialiśmy w mimo swej ograniczonej formie w pierwszych częściach, a odejście od akcji, jaką zaprezentowała nowa trylogia. Tak, a ja się z tobą w 100% zgadzam. Też bym chciał taką Larę zobaczyć, że faktycznie jest jakaś mapa świata, wybierasz sobie, jest nieliniowa ta gra, wybierasz sobie jakiś tam, powiedzmy, region i tam na przykład przeżywasz jakąś przygodę, odkrywasz tajemnicę jakiegoś skarbca albo statku. Jak najbardziej. Ja się zgadzam z tobą. Chciałbym taką ocenę. I to też zobaczyć. Miałoby fajne możliwości, gdybyśmy mieli właśnie różne lokacje i różne części tak. mapy, w sensie Egipt albo właśnie Peru, to byłyby fajne możliwości dla kompozytora. To. Różnorodność, tak. Mhm. Zgadzam się z tobą. Sylwestrze, a jak ty byś sobie wyobrażał tą kolejną odsłonę pod kątem muzyki, jeżeli chodzi o przygody naszej pani archeolog? To jest bardzo ciekawe pytanie i znowu tutaj w sumie nie ma jakiejś jednoznacznej odpowiedzi. Myślę, że jest sporo oczekiwań względem najnowszej odsłony. Jedynie co w tym momencie wiemy, to twórcy zdradzili po pierwsze, że na szczęście prace są, że Tomb Raider nowy się tworzy i chwała im za to. Po drugie, oni wiedzą o tym doskonale, że brać Tomb Raiderowa jest podzielona. Jest podzielona w sumie na takie dwie strony. Stronę, która uwielbia klasyczną Larę i stronę, która uwielbia to nowe wcielenie Tomb Raidera. Ja mam to szczęście, że prowadząc grupę Lara Croft Poland i kanał na YouTubie, tworzę różne podcasty i między innymi cykl Za co kochamy Tomb Raider, poszczególną część, gdzie zapraszam też fanów do takich rozmów. I słuchajcie, przy każdym z tych odcinków, tych tematów, każdy po prostu mówi, za co uwielbia tę daną część. I trudno jest osobom, które weszły w świat Tomb Raidera od 2013 i bardzo lubią i utożsamiają się z tą nową Larą, zrozumieć fenomen tej klasycznej. I odwrotnie, nam trudniej jest zrozumieć, utożsamić się z tym nowym wcieleniem i z tą nową mechaniką, z tym nowym światem, skoro my wychowywaliśmy się i widzieliśmy Larę sprzed wielu, wielu lat, tak, sprzed 2013. Więc tutaj wszystko jest naprawdę zależne od tego, od kiedy my poznaliśmy, od kiedy my gramy i od kiedy tak naprawdę zauroczyliśmy się tym Tomb Raiderem. W moim przekonaniu, ja jako osoba, która zna Larę od początków, ja bardzo bym sobie życzył tego, żeby to wyglądało jak z atmosferą jak najbardziej zbliżoną do klasycznych części. Ale wiem o tym, że w momencie, kiedy coś takiego by było, to ci ludzie, fani, którzy wychowywali się od 2013 z Tomb Raiderem, no nie do końca byliby z tego zadowoleni. I twórcy właśnie w tym momencie oni dali jasno do zrozumienia, że oni starają się połączyć, chociaż to jest karkołomny wyczyn, jestem szalenie ciekaw, co z tego wyniknie, połączyć właśnie te dwa życiorysy, te dwie osoby, ponieważ wielu mówi, że ta nowa Lara nie jest tą Larą, która była pierwotnie. To jest ciekawe. I chciałbym, żeby rzeczywiście to wszystko wróciło do grobowców, do eksploracji, do zagadek, do tego, za co my, czyli najstarsi gracze, pokochaliśmy Tomb Raidera. Ale też chciałbym mimo wszystko nie być aż tak mocno spetryfikowany i żeby nie nazwać mnie jakimś tam boomerem, chciałbym, żeby rzeczywiście też zaproponować coś nowego, coś świeżego, żeby było coś, co będzie jakimś elementem zaskoczenia. I tak samo chciałbym też, żeby było z muzyką. Ja jestem zakochany w muzyce Nathana, zakochany w tej melodii, którą doskonale znamy, ale chciałbym poznać coś innego. Coś, co potrafiłoby zaskoczyć. Ja myślę, że jeżeli byłby kompozytorem Nathan, Peter, co tutaj Mariuszu powiedziałeś we wstępie, że może są takie spekulacje, że coś szykują, chciałbym od nich, żeby zaproponowali naprawdę coś, czego tutaj wcześniej my nie poznaliśmy. Coś rzeczywiście oryginalnego, aby nie było takich spekulacji czy słów, że to jest odgrzewany kotlet.
Wiem, że to jest trudne, ponieważ Tomb Raider to 25 lat, więc siłą rzeczy będzie się zawsze gdzieś to zestawiać, będzie się porównywać, ale no, to jest twórczość, to jest też kreatywność artystów. Na tym rzecz polega, żeby pokazywać, odkrywać coś nowego, a Tomb Raider to też jest seria, która zawsze wiodła prym, zawsze wytyczała jakieś ścieżki, zarówno ze strony wizualnej, jak i dźwiękowej, więc ja wierzę w to, że nowy Tomb Raider pod wizją i warstwą audiowizualną pokaże coś świeżego, coś nowego. I tego bym sobie i wam wszystkim życzył. Wielkie dzięki za takie grube podsumowanie. Pawle, ty byś chciał coś jeszcze ewentualnie tutaj poszerzyć w kwestii tego, jak ty byś sobie wyobrażał tą muzyczną stronę, nową muzyczną stronę Lara Croft? So, gdybym miał się rozmarzyć, powiedziałbym to tak. Dajmy Tomb Raider Suit, który jest w zasadzie gotowym materiałem. Dajmy Nathanowi McCree do pomocy Pitella Connelly'ego i również myślałem o kimś takim jak Jeremy Saul, który do gier serii The Elder Scrolls potrafi zrobić naprawdę klimatyczne, fajne kawałki przypominające te z odwiedzanych miejscówek Lary. No ale też patrzę troszkę pod takim kątem, że formuła, w której istniała seria Tomb Raider, zwłaszcza ta od 96 roku, no już trochę się wyczerpała, nawet bardzo się wyczerpała. Nie ma już w sumie sensu do tego wracać. Może tylko po to, żeby zadowolić takie stare pryki jak nas w zasadzie. Nowych graczy, no raczej wątpię, żeby przyciągnęli. Jeśli chodzi o nową trylogię, też próbowali w pewien sposób, to już zostało powiedziane, dogonić serię Uncharted. No, trochę jest to ironia losu, no ale ten rozdział również się zamknął. Ja się podpisuję to, co powiedział mój rozmówca wcześniej, że jeśli tworzyć Tomb Raidera rzeczywiście, to od podstaw, wynaleźć koło na nowo, zrobić nowe przygody, nowy gameplay, postawić na kogoś świeżego, nowego, również pod kątem muzycznym. Kogo? No to jest tak naprawdę kwestia na drugą, dłuższą tak naprawdę rozmowę. Ale też patrzę z taką troszkę mniejszą nadzieją na przyszłość. Tu Mariusz powiedział, że będzie już trwają prace nad niby nową grą, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ale też z drugiej strony patrzę na wydawcę, czyli na Square Enix, który ewidentnie ma tę serię w głębokim poważaniu i to było widać chociażby na bodaj targach E3, gdzie pokazali, co gracze dostaną na 25-lecie serii, a tam między innymi książka kucharska. No błagam was, no, czegoś takiego się nie robi. Także podchodzę bardzo, ale to bardzo ostrożnie do wszystkich zapowiedzi, ale to tak w dużym podsumowaniu mogę powiedzieć. To, co znaliśmy, kochaliśmy w pierwotnych odsłonach Tomb Raidera, to już było, minęło i to już nie wróci i w sumie nie powinno już wracać. Stwórzmy coś nowego, coś fajnego, coś, co zadowoli tak naprawdę wszystkich. A to będzie bardzo, bardzo trudne. Mhm. Staramy się w podcaście troszeczkę też podzielić. Wiemy, że skupiamy się głównie na muzyce, choć niekiedy też rozmawiamy o grach, jakby o rozgrywce, jakby ta gra miałaby wyglądać. Tak więc ja sobie pozwolę dosłownie tylko w kilku słowach powiedzieć. To już to, co Artur zdążył powiedzieć, ja się też jakby podpisuję po to, żeby taki był otwarty świat, możliwość podróżowania w różne regiony świata. I biorąc pod uwagę, jak jest dużo teraz otwartych gier z tym takich sandboxowych tytułów, no to ja osobiście nie uważam się za jakiegoś dużego fana serii Assassin's Creed, ale te ostatnie dwie, trzy nawet części, między innymi Valhalla, pokazała, że jednak, czy chociażby nawet nasza rodzima produkcja Dziki Gon pokazała, że jest możliwość zrobienia takich gier z otwartym, współotwartym światem i czemu by nie Lara Croft osadzić w takim świecie, gdzie byłaby możliwość faktycznie podróżowania po różnych zamkniętych jaskiniach czy schowanych świątyniach i gdzie gra by się głównie jakby skupiała na tej eksploracji właśnie tych zamkniętych pomieszczeń.
Kto wie, może by to się sprawdziło. Natomiast jeżeli chodzi o samą muzykę, jakbym sobie wyobrażał, powiem wam szczerze, brakuje mi trochę kobiecej ręki. To znaczy chciałbym, żeby kompozytorka napisała muzykę do kolejnej odsłony The Tomb Raider. I tak się zastanawiałem, jaka osoba by się nadawała teraz do tej roli. I na pewno słyszeliście o tej kompozytorce, a mianowicie chodzi o Sarze Schachner, która między innymi zasunęła muzyce do serii Assassin's Creed i ostatnio nawet do Assassin's Creed Valhalla, do Call of Duty i nawet do Anchester. Tak więc, przepraszam, do Anthem. Tak więc ja bym sobie ją wyobrażał jako kompozytorkę, która może przy współpracy z wymienionymi wcześniej przez nas kompozytorami faktycznie mogłaby wprowadzić trochę tej świeżości, biorąc na warsztat oczywiście DNA z serii The Tomb Raider, żeby to gdzieś tam zachować tą, powiedzmy, te podwaliny, które zostały wcześniej przygotowane przez Petera Connellego czy Nathana McCrea i wielu innych wymienionych przez nas kompozytorów. Tak więc z mojej strony osobiście widziałbym kompozytorkę tutaj w tej roli. Kochani, już powoli kończymy, ale zanim skończymy, no wypadałoby kilka słów jeszcze powiedzieć o swoich ulubionych utworach do serii The Tomb Raider. Ja wiem, że to nie jest nigdy łatwe zadanie, ale no wypadałoby chyba trochę powiedzieć jeszcze swoje jakieś typy. Tak więc na sam koniec chciałbym naszych gości zapytać o taką swoją top 3, jeżeli chodzi o utwory z całej serii. I Arturze, jak u ciebie by się to plasowały? Które utwory wpasowałyby się do twojej ulubionej świętej trójcy przygód Lary Croft, jeżeli chodzi o muzykę? Rozumiem, że lecimy od razu całą trójką, nie idziemy wymiennym trybem jak we wcześniejszych. Wiesz co, tak, myślę, że możemy tak zrobić, czyli od miejsca trzeciego każdy z nas może teraz śmiało powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Jasne, no to u mnie na miejscu trzecim jest utwór Dance of the Lux Veratatis, to jest utwór Petera Connelliego z Angel of Darkness. No i to dosłownie zbliżone do tytułu, prawdziwy pokaz tańca sekcji smyczkowej w tym utworze gdzieś wraca u mnie na playliście regularnie. Na drugim miejscu mamy Nathana McCrea i motyw T-Rex Dame, który nie tylko w oryginale brzmi genialnie, ale właśnie na tym wydawnictwie Tomb Raider Suite jest wzniesiony na jeszcze wyższy level w orkiestracji. Po prostu genialny numer. A pierwsze miejsce może będzie trochę zaskakujące, ale ja mam bardzo duży sentyment do The Last Revelation i motyw główny z czwartej części Petera Connelliego jest u mnie na pierwszym miejscu. Uwielbiam do niego wracać. On też fajnie się rozwijał od czwartej części właśnie do szóstej, bo ten motyw, który wprowadza czołówka w czwórce, jest też jakby fundamentem Angel of Darkness i to jest mój numer jeden. Mhm. Sylwestrze, a jak u ciebie? Jak ta trójca się jak wygląda? Powiem szczerze, że ja mam naprawdę wielką trudność, żeby wybrać trzy utwory. Po prostu nie da się. Nie ma takiej możliwości, żeby spośród tak wielu przepięknych utworów wybrać tylko te trzy. Dla mnie ogólnie ja bym tutaj wyróżnił przede wszystkim praktycznie całą ścieżkę z legendy. No, dla mnie legenda, nie sama gra, ale sama ścieżka, ona jest dla mnie fenomenalna i przede wszystkim dźwięki stamtąd, one powodują, że ja mam głowę pełną pomysłów. Jak sobie gdzieś tam włączę tą linię melodyczną z Mindhem, albo z Croft Manor, albo z Boliwii, z Peru, czy z Japonii, to ciągle coś, po prostu mnie to uspokaja, relaksuje i inspiruje. Więc ja nie jestem w stanie, tak jak to zrobił Artur, wytypować trzecie, drugie, pierwsze. Po prostu nie ma takiej możliwości w moim przypadku. Wszystkie te obdarzam praktycznie równym, na równi, z równym szacunkiem i z równym uczuciem. Prawdziwy dyplomata.
To ja tylko dodam, że dla mnie to też nie było łatwe. Nigdy nie jest, dokładnie. Nigdy nie jest łatwe. Nie ma czegoś takiego jak gorsze dzieci. Tak, na takiej zasadzie. Tak. Nie chciałem tego mówić. Tak, jakby po prostu powiedzieć, które dziecko się bardziej kocha. No nie, nie, tak jest. Nie ma czegoś takiego. Ja bym tu powiedział na zasadzie, do których utworów najczęściej się wraca. Tak więc w przypadku Artura myślę, że te trzy utwory, które wymienił, to są takie kompozycje, które często w pierwszej kolejności na liście gdzieś tam lecą. Ja do legendy, w takim razie. Ja po prostu okay. Najczęściej do legendy wracam. Tak, więc też jakby mam nadzieję, że nasi słuchacze, jeżeli jeszcze wcześniej nie mieli okazji usłyszeć tego soundtracku, to zachęcamy do przesłuchania. Pawle, a jak tam u ciebie wygląda ta top 3? Nasi goście, najwięksi fani Tomb Raidera mieli problem z wyborem, a co ja mam powiedzieć? Ja też się męczyłem, a nie miałem tak lekko. No ale postarałem się i wybrałem chyba taką moją top trójkę, taką mocną top trójkę. Na trzecim miejscu Venice Violins z Tomb Raider 2, czyli przepiękne smyczki i motyw, który no, mógłbym porównać z porami roku Vivaldiego. Fantastyczny utwór i chyba najczęściej wymieniany wśród fanów, jeśli chodzi o takie top 10, top 5 może utworów, do których bardzo często wracałem, także mogę powiedzieć, że się wstrzeliłem. Na miejscu drugim main theme z Tomb Raider Legends, czyli to, co o czym powiedziałem znacznie, znacznie wcześniej, czyli taki inaczej. Sama gra była dobra, ukośnik średnia, ale jeśli chodzi o muzykę, no tutaj już czuć rękę takiego człowieka, który rozumie, czym są dźwięki z Hollywoodu i czym naprawdę należy walnąć. Na początku takie mocne uderzenie, a gdzieś w środku pojawia się potężny chór. Fantastyczna melodia, ale myślę, że cały soundtrack jest warty przesłuchania. Natomiast jeśli chodzi o miejsce pierwsze, no to chyba już też powiedzieliśmy o tym, że motywy główne, te main filmy z Tomb Raidera są wszystkie fantastyczne, ale u mnie na pierwszym miejscu jest motyw z Tomb Raider Angel of Darkness. Idealny dowód na to, że kiepska gra, naprawdę kiepska gra, może posiadać fantastyczny soundtrack. Gdybym miał być uszczypliwy, powiedziałbym, że cały budżet gry poszedł właśnie na stworzenie soundtracku. Świetny, naprawdę fantastyczny, pięknie zorkiestrowany motyw, który naprawdę robi robotę i jest prawdziwą orkiestrą dla naszych uszu. Fantastyczna robota. Gra, tak jak mówię, bardzo zła. Naprawdę bardzo zła. Ale cały soundtrack wyśmienity, wybitny, a ten motyw jest tego najlepszym dowodem. No, myślę, że to jest, jeśli posłuchacie tego motywu, to myślę, że to jest taka wiadomość od samych Core Design, że jeśli chcieli upaść, no to przynajmniej zrobią duży huk. Myślę, że ten motyw jest właśnie takim dużym hukiem. Paweł, powiem ci tak, że prawie strzeliłeś się w moją listę. Brakowało jednego utworu. Znowu. Kolejność trochę inna, ale prawie się udało. Ja nie wiem, co my mamy. Chyba do tej samej szkoły Jedi chodziliśmy. Wielkie umysły, tak. Myślę podobnie. Ach, ta skromność. Dobrze, u mnie na trzecim miejscu The Angel of Darkness, temat przewodni. Nie ukrywam, że faktycznie to jest to, o czym tutaj wielokrotnie mówiliśmy. Pełniejsza jakby ta orkiestracja, to, że była ta możliwość nagrania to w pełni zorkiestrowanym utworem, z żywymi muzykami, no pozwoliło to na pewno Peterowi McConnellemu troszeczkę podejść z innej perspektywy, jeżeli chodzi też o tematy przygody, bo zazwyczaj te tematy przygody to się kojarzy nam z czymś, coś pokroju Indiana Jones i wielu, wielu innym pochodnym temu filmom, gdzie ta muzyka musi być przecież taka skoczna, ona musi napałać, ona musi wprowadzać w taki nastrój przygody. No ale o tym też za chwilę powiem w porównaniu do mojej pierwszego miejsca. Tutaj z kolei faktycznie można było troszeczkę rozwinąć skrzydła i dzięki temu
oprócz tego, że ta muzyka została zapamiętana, że jako to była pierwsza taka w pełni zorkiestrowana muzyka w tego cyklu grach, no to ona wprowadziła troszeczkę też inny, nowy kierunek, jeżeli chodzi o samą muzykę do gier, bo trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że jeszcze to był taki okres, że nie każda gra sobie pozwalała, jeżeli chodzi o budżetowanie muzyki symfonicznej. Natomiast drugi utwór, no to jest Venice z drugiej odsłony The Tomb Raider, wspomniany przez Pawła, i słuszna uwaga, takie porównanie troszeczkę do 4,5 roku Vivaldiego. I też mam takie wrażenie, że Nathan chciał troszeczkę wprowadzić tej muzyki klasycznej, ale co ciekawe, to że on nie jest z wykształcenia muzykiem, bo raczej programuje, i też to jest taka ciekawa historia, że on w pewnym momencie stał się kompozytorem do pierwszych trzech odsłon, i to też pokazuje, że te ukryte talenty w nich czasami niektórych nas siedzą i uaktywniają się w odpowiednim momencie, no i dzięki temu utworowi to nawet słychać, że Nathan jakby wprowadził też nowy rodzaj jakości później w kolejnych odsłonach przygód Lary Croft. No u mnie na miejscu pierwszym właśnie temat główny z serii The Tomb Raider. To jest to, o czym powiedziałem. To jest troszeczkę ciekawe, bo seria Lary, o przygodach Lary Croft, no to jest gra przecież przygodowa, gdzie się też czasami dużo dzieje, a jednak ta muzyka jest taka, powiedzmy, swawolna, delikatna, wprowadza nas taki, powiedzmy, błogi nastrój, nie za nie dynamiczna, jak to w pokroju chociażby Uncharted i też innych gier tego typu, a tutaj mamy zupełnie z czymś innym do czynienia, i myślę, że to też troszeczkę pokazało, że można faktycznie przygodę pokazać z całkiem z innej perspektywy, jeżeli chodzi o muzykę, i mi się wydaje, że przez to ta muzyka też bardzo mocno zapadła w pamięć. Panowie, co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo z Pawłem wam serdecznie dziękujemy, że poświęciliście dzisiaj nam czas i naszym słuchaczom oraz widzom, że postanowiliście się też podzielić swoją wiedzą na temat muzyki i też swoją opinią. W jaką stronę też ta seria idzie, nie wiemy. Miejmy nadzieję, że ten statek nigdy nie zatonie i będzie płynął ku różnym portom, i będziemy mogli dzięki temu poznawać wszelakie przygody związane z panią archeolog. Ja ze swojej strony bardzo wam serdecznie chciałbym podziękować za dzisiejszy czas. Dziękuję, Sylwestrze, że dzisiaj razem z nami byłeś. Dziękuję. Ja tylko tak mogę jeszcze jedno słowo dopowiedzieć, jeżeli pozwolisz. Zawsze. Z uwagi właśnie na to, że tak przygotowałem się do dzisiejszego podcastu, wczoraj zadałem pytanie w naszej grupie fanowskiej o najlepszy soundtrack, żeby po prostu na ankiecie każdy mógł sobie wybrać, co najczęściej lubi, jaką muzykę, z której części właśnie preferuje. I taką też trójkę tutaj chciałem podać w imieniu wszystkich osób będących członkami grupy Lara Croft Poland. Więc na pierwszym miejscu Tomb Raider Anniversary, na drugim miejscu Tomb Raider 2 i na trzecim miejscu Tomb Raider 3. To są trzy ulubione ścieżki dźwiękowe z grupy, którą prowadzę. Więc też dziękuję wszystkim biorącym udział w tym. I ja, Mariuszu, dziękuję za zaproszenie i za możliwość porozmawiania. Ja dołączam się z Pawłem również do podziękowań. Dziękujemy wszystkim członkom grupy Lara Croft Poland za to, że wzięliście udział w głosowaniu i też podzieliliście się swoją opinią na temat muzyki. I też bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję do następnego. Arturze, dziękuję bardzo. W pierwszej kolejności bardzo dziękuję za to, że jesteś naszym stałym czytelnikiem i to, że dałeś się zaprosić i mogłeś się podzielić też z nami swoją wiedzą i opinią na temat serii The Tomb Raider. Bardzo dzięki za zaproszenie. Nie ukrywam, że się trochę stresowałem, mimo że słucham co tydzień i zawsze sobie plułem w brodę, że nie mogę dopowiedzieć w kilku wątkach, więc fajnie było wziąć udział w nowym odcinku. I też, jeżeli pozwolisz, to dodam tylko taką ciekawostkę, o której zapewne czytaliście, ale może słuchacze nie wiedzą, to Netflix produkuje właśnie film animowany o Larze Croft, który ma być miał być w założeniach kontynuacją nowej trylogii, a co ciekawe, w ostatnich newsach
które gdzieś mi tam trafiły pod nos, czytałem, że twórcy chcą w jakiś, nie mam pojęcia, jaki sposób połączyć pierwsze części gry z nową trylogią i to ma być esencją tej opowieści, więc myślę, że to jest ciekawe i myślę, że to będzie pierwsza rzecz, którą dostaniemy przed nową grą. I też ze swojej strony bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dzięki, Arturze, za podzielenie się ciekawostką i jeszcze raz za udział w naszym podcaście. To będziemy się słyszeć w kolejnym. Myślę, że w kolejnym bardzo arcyciekawym odcinku. Jak zawsze możecie nas śledzić na Spotify, na YouTubie, SoundCloudzie i wielu innych serwisach streamujących muzykę i też podcasty. Ja ze swojej strony, niczym wierny samuraj, kłaniam się w pas. Z tej strony Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.